Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu na moim kanale. Dzisiaj jedziemy Mercedesem Conecto numer 2645 na linii 227. Jesteśmy na Chełmie, na ulicy Cienistej i jedziemy na Jelitkowo. Tak się prezentuje nasz wóz. Tak on wygląda w środku. Mercedes Conecto Gdański. Ruszamy z pętli z takiej zatoczki, gdzie znajduje się przystanek końcowy, i tutaj zawracamy na rondzie na ulicy Cienistej. Tu jest przystanek początkowy, właśnie obok sklepu i Pizzy Hut. Przy okazji rozkładu zapomniałem pokazać. Jedziemy na Jelitkowo od 14.17 do 15.03. No, to jest mapa tej linii, choć jest w miarę prosta linia. Piątek, początek weekendu. Niektórzy pasażerowie zaczynają i tego im życzę miłego weekendu cały czas, kiedy wsiadają i wysiadają. Dosyć pochmurny dzień dzisiaj w Gdańsku, dzisiaj piątek. 12 kwietnia. Też około 15 stopni obecnie w Gdańsku. Część ludzi jedzie na dworze, żeby celebrować weekend. Jelitkowy jest pętla obok plaży, jak pamiętacie z poprzednich moich nagrań z tej linii. Jedziemy takim charakterystycznym, fantazyjnym łukiem przez tory tramwajowe na Wilanowską, a po lewej osiedle Jary się znajduje.
szyldnik gdzie jeździł 262 i niegdyś 118 też jeździł. Tak, tutaj sobie wykręcimy. Widzieliście już pasażerów. Ponoć powinna być sygnalizacja, ale tutaj akurat jej nie mamy. Troszkę dłużej musieliśmy tym razem stać, ale spokojnie, mamy czas, żeby dojechać do cmentarza Łostowickiego. I tak przed czasem jesteśmy, a nie ma co tutaj przyspieszać zanadto, że będziemy mieli dodatkowe bonusy czasowe na światłach, zwłaszcza we Wrzeszczu czy też na Labyrintowie, gdzie teraz będziemy jechać, czy na ulicy Rakoczego. Zdążyliśmy, przejdziemy przejechać bez hamowania. Mamy też narażenie pasażerów na obrażenia, bo przecież oni jadą bez pasów. Niektórzy, akurat nikt nie stoi, ale niektórzy też stoją, trzymając się poręczy. Niektórzy nie trzymają, tylko trzymają w dwóch rękach swoje telefony komórkowe.
powinna być... Najpierw mamy... Przepraszam, bo zerkałem na rozkład. Już mogę go sobie wziąć w rękę. Najpierw mamy... Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Tak to jest. Teraz się zatrzymujemy bezpiecznie na skrzyżowaniu. Mamy piekarnicza, bliżej jest Belgradzka. Ten w miarę nowiutki przystanek na żądanie jego uruchomiony chyba z rok temu, albo dwa. Lata temu. Coś mało ludzi w mieście 27 dzisiaj. Hehe, co ci ludzie tak na ulicy stoją? Jeszcze ich co przyjedzie. Proszę do środka. Ja coś źle zrobiłem. Nie mogłem też tak zjechać, bo za wcześnie sobie zjechałem, chociaż nie musiałem, bo gdybym skręcał w lewo, to bym zjechał z tego trambaspasa. Ale tak też było prawidłowo, zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
sławną stację PKM i kolej, która PKM-ka, która właśnie jeździ tam w górze. No i też mamy ten charakterystyczny przystanek umieszczony na wydzielonym takim pasie, całkowicie wydzielonym od reszty ulicy. Niestety czerwone światło mamy tutaj przed przystankiem Ogrodowa. Hej, hej, ludzie, czemu was tak mało? Czemu taki pusty autobus? Ja zapraszam ludzi, żeby ze mną jechali, a nie od razu wysiadali, bo tak jest w czasie tego kursu. Wy nie pewnie widzicie moją prędkość. Liczby też pasażerów, liczby klatek też nie widzicie, bo tak kamerę ustawiłem. Przypominam, że nie mogę ze względu na lichą kartę graficzną nagrywać programem typu OBS czy Mandicam, bo mi to komputer znacznie spowolni i jakość rozgrywki byłaby znacznie gorsza. Nie rozgrywki, tylko gorzej, znacznie gorzej mi się jechało z powodu niższego klatkarzu. Byłby taki pokaz slajdów. Po prostu. Złapaliśmy minutę opóźnienia przez to światło, ale na szczęście na następnej przystanki nie będziemy zbyt wcześnie.
przystanek na żądanie. No i sobie pasażerowie żądają, żeby ich wypuścić. Zdarzenia działy na drodze, jakieś wypadki, no to na pewno byśmy więcej gadali. Nie z was, w symulatorze 2023, gdzie są różne zdarzenia drogowe, różne wypadki. Samochody jeżdżą, trzeba je przepuszczać, uważnie patrzeć w lusterka, bo inaczej jest kolizja. Oczywiście link do tego autobusu i do mapy i do rozkładów będziecie mieli w opisie. To będę tak kolorowo wpinał katalog i dam wam dostęp do całego katalogu z mapami. Natomiast do każdej linii będzie można wybrać. Będziecie mogli będziecie mogli wybrać rozkłady. Natomiast do scenarii jest jeden plik, do którego daję bezpośredniego linka. Ten
też macie Bass and Jean, to wrzucacie, tak jak pokazywałem w którymś z poprzednich filmików. Do takiego folderu Bass and Jean, w głównym folderze waszej gry. No i do autobusów też jest taki wspólny folder, z którego można będzie wszystkie całe pojazdy bez podziału na tekstury. Wszystkie tekstury będziecie pobierać za jednym zamachem. Mało ludzi, jakby jakaś pandemia była, to już pandemia się dawno skończyła. Nowy styl, zmienił się styl tych cyfr, numeru taborowego, tych sferek, które macie naokoło na pojeździe. Bez żółtych są krzemowe, tak jak reszta nadwozia, dokładnie 2/3. A z przodu jest czarny. Skręcamy w lewo. Dobrze, jedziemy na zaspę. Wiadomo, tutaj nie powinno być żadnego przesądu, może złota jesień. Ale zwykle jechaliśmy tędy, chyba nie ma żadnej innej drogi. Już spojrzę sobie na mapę, bo ja jadę z pamięci. No nie było żadnej lepszej drogi. No i bo ja tą najlepszą wybrałem. Jezu, co ja zrobiłem? Pominąłem ten przystanek. Zespołem, później jest Henka. No trudno, trzeba. To będzie zgłosić w uwagach później, że tak się stało. Ale to są moje prywatne kursy, na razie nie wykonywane na niczyje zlecenie, nikt ich nie ocenia. Jestem tak naprawdę sam. Przez przodek mi się wcisnęło.
będziemy w lewo skręcali. Jesteśmy już blisko wieżowca długiego przy ulicy Obrońców Wybrzeża, to znaczy, że już blisko mamy do Jelitkowa, jeszcze 10 minut jest rozkładowego, jest przewidziany do 15.03, że będziemy jechać. Jesteśmy teraz troszkę wcześniej, trochę mamy więcej czasu. Jesteśmy już na Przymorzu. A teraz lepiej będziecie widzieć moje statystyki, bo wcześniej ustawiłem po prostu kamerę za blisko. Mamy tutaj rozpędzone w nadziei, że zapali się zielone. Niestety tak nie ma, trzeba było wcześniej zwolnić, nie? Że dla bezpieczeństwa pasażerów nie hamuje się ostro. Oni jadą bez pasów, też na stojąco. Thank you.
piastowska, pomorska. Jelitkowo. Czyli będziemy skręcać w ulicę Pomorską. Czyli to, co teraz pokazuję, tam właśnie się kierujemy. W lewo to jedzie 148 na Żabiankę SKM. My jedziemy prosto jeszcze kawałek do ulicy Pomorskiej i Jelitkowa. 148 prawie, że tam wraca ulicą Pomorską. Jedzie tak jak my teraz, tylko że w dziwnym kierunku. On tam ma pętlę i nie zawraca. Tylko robi takie koło. Żabianka SKM to jest taki przystanek nawet bez postoju dłuższego, tylko pasażerowie wsiadają i autobus jedzie w przeciwną stronę i odpoczywa na porcie, na nowym porcie, bo to jest tak naprawdę krótka linia. Kierowca może mieć tylko jeden postój. Że się coś zmieniło, wyjdziemy. Było pytanie o Nesobusa. Ja Nesobusa nie widziałem nigdzie, bo to nowy autobus. Muszę zapytać Karola, administratora, czy ma w planach zrobienie Nesobusa, bo Gdańsk, z tego co słyszałem, je kupuje. Na 154. No to kiedyś zrobimy, tylko jeszcze nie teraz, jeszcze nas za wcześnie. Nie wiem, czy w ogóle taki model powstaje, czy Karol ma szansę go wydać. I buściutki autobusik mamy, pięknie. Pasażerowie cały czas zachowywali się tak, jakby to nie był autobus 227, który jeździ do Jelitkowa, bo nikt ostatecznie do Jelitkowa nie dojechał. Szkoda. Przy tworzeniu przyszłych rozkładów będę bardziej tam się ustawiać też liczbę pasażerów. To jest oczywiście losowane. Czyli jest od 50% wpisanej liczby do 150%, czyli od połowy do półtora. Się tam liczy, bo za dużo po prostu osób wysiadało na kolejnych przystankach i dlatego nie mamy już nikogo na wozie. Dobrze, zatrzymujemy się. Gasimy silnik, zmieniamy kierunek, no i się już żegnamy, bo już
dojechaliśmy do końca trasy. Także dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.